Proszę, muszę pogratulować zwycięstwu Kluczborga. Grałem dobrze, strzelał bramkę, a moi zawodnicy nie są grali źle, oddali serce na boisku tylko w ataku. Nie strzelali bramkę. Tak, co mówić, no ciężko. Ciężka sytuacja, a nie sme być biole. No, tak da. Ja muszę wszystkim u Legionowi podziękować za cierpliwość, zawodnicim za walkę. Dobrze pracuję na treningu profesjonalno, tylko winningi nie są dobrzy. Tak da ja muszę mówić, da dzisiaj nie jestem więcej trener Legionowy. Musi się zapracować w szok terapia, jeszcze 7 meczów, to nie da ja dalej biorę za to, ale musi się zapracować, musi być tutaj zmiana, musi być szok terapia, tak da już jeden raz podziękuję wszystkim Legionowi za cierpliwość, zawodnicim za dobrą pracę, tylko winningi nie są dobrzy. Ten mecz mógł się ułożyć dla nas inaczej, ale stało jak się stało. Dziękuję zawodników, bo naprawdę kosztowało nas to dużo zdrowia, żeby te punkty zostały w Kluczborku. Krótki odpoczynek i już we wtorek najważniejszy mecz, bo najbliższy, cały czas to powtarzam, nie wybiegamy do przodu, nie liczymy punktów, po prostu z każdego meczu, tak jak zapowiadałem, chcemy maksa wyciągnąć. Dzisiaj szkoda tych sytuacji, bo wiem, co to dla zawodnika jest strzelenie bramki, pewność, większa ochota do treningu, ale myślę, że powiedziałem żartobliwie w szatni, jeżeli że się zostawili te armaty na wtorek, no to przyjmuję to, ale to zobaczymy we wtorek. No, jeszcze raz dziękuję zespołowi, że dążył w każdym momencie do strzelenia bramki. Oczywiście błędy się zdarzały, błędy będą, ale w naszej sytuacji to naprawdę 3 punkty są najważniejsze.